Hej, witam was serdecznie w najnowszym odcinku historii w figułce. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o wydarzeniu, które w istotny sposób wpłynęło na losy świata, a był to zamach na Franciszka Ferdynanda, który miał miejsce dokładnie 107 lat temu 28 czerwca 1914 roku. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle doszło do zamachu. Otóż ponad 100 lat temu bośnia została podporządkowana Habsburgom. Panowały tam bardzo wrogie nastroje wobec austriackich okupantów. Sytuację tę chcieli wykorzystać Serbowie, którzy chcieli zjednoczyć ziemię Słowen na Bałkanach i utworzyć wielkie państwo serbskie. Na przeszkodzie stały jednak Austro-Węgry. W umysłach serbskich nacjonalistów narodził się plan zamachu na Franciszka Ferdynanda, austriackiego następcę tronu, który miał wizytować Sarajewo w czerwcu 1914 roku, aby uspokoić panującą atmosferę wrogości. Organizacją zamachu zajęła się bośniacka organizacja Młoda Bośnia, powiązana z serbską organizacją Czarną Ręką. Owa organizacja wraz z serbskim wywiadem dostarczyła zamachowcom broń i granaty. A potem przetransportowała ich za austriacką granicę. Czynnikiem, który ułatwił pracę spiskowcom, był fakt, że trasa przejazdu arcyksięcia była podana do publicznej wiadomości. Dzięki temu sześciu zamachowców ustawiło się na całej jej długości. Pierwszy z zamachowców, Mehmet Basić, nie wiedział, w którym z samochodów jedzie Franciszek Ferdynand. Kolejny ze spiskowców, Chubrilowicz, nie strzelił, bo zobaczył, że w pojeździe poza następcą tronu jest także jego żona. Trzeci z zamachowców również nie oddał strzału, gdyż stał za daleko i nie widział dobrze swojego celu. Dopiero czwartemu udało się zaatakować. Rzucił on granat w kierunku samochodu z arcyksięciem, ale jako, że sprzęt dostarczony im przez serbski wywiad był przestarzały, to granat nie wybuchł od razu, a po 10 sekundach. Tym samym odbił się od samochodu arcyksięcia i spadł na kolejne auto. Wtedy wybuchnął. Ranił szefa ochrony księcia i kilkunastu przechodniów, którzy znajdowali się obok drugiej limuzyny. Franciszek Ferdynand przejechał do ratusza w Sarajewie, gdzie podjął decyzję o zmianie trasy. Chciał bowiem odwiedzić ludzi rannych w zamachu bombowym. Informacja ta nie dotarła jednak do kierowcy, który myślał, że powinien jechać starą ustaloną wcześniej trasą. Około godziny 10.40 para arcyksiążęca opuściła ratusz i ruszyła dalej. Niezaznajomiony z nowym planem kierowca Omołkowo pojechał prosto Zamiast skręcić w prawo Wtedy też wydano mu polecenie Aby zawrócił i pojechał w dobrą stronę Kiedy ten zaczął powolny manewr Zawracania Do samochodu podbił kolejny z zamachowców Gawriło Princip Oddał on dwa strzały w kierunku Franciszka Ferdynanda i jego żony Pierwszy ranił Zofię w podbrzusze A drugi trafił arce księcia w szyję Princip spróbował połknąć tabletkę z cyjankiem, jednak po chwili zwymiotował ją. Spróbował jeszcze strzelić do siebie, jednak został obezwładniony i aresztowany przez austriackich policjantów, zanim mu się to udało. W normalnych warunkach skazano by go na karę śmierci, jednak według austro-węgierskiego prawa musiałby mieć 20 lat, do skończenia których zabrakło mu zaledwie 27 dni. Dlatego też został skazany przez sąd na 20 lat więzienia, co było największą karą w ówczesnym wymiarze sprawiedliwości. Zmarł po czterech latach na gruźlicę. Para arcyksiążęca nie przeżyła zamachu. Cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef skierował do serwów ultimatum dotyczące przeprowadzenia śledztwa na terenie ich państwa. Ci, jak wiemy, odmówili, doprowadzając do kryzysu lipcowego i wybuchu I wojny światowej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!